Jolanta Fraszyńska urodziła się 14 grudnia 1968 roku w Mysłowicach, polską aktorką filmową oraz teatralną. Dzieciństwo spędziła w Mysłowicach wraz z matką Krystyną, ojczymem i przyrodnią starszą siostrą Katarzyną. Biologicznego ojca poznała, kiedy była nastolatką. Od 6 roku życia występowała w zespole wokalno-tanecznym w Domu Kultury Społem, a gdy była nastolatką, działała w oazie, śpiewała w chórze kościelnym i była harcerką. Po zdaniu matury, studium wychowania przedszkolnego, podjęła studia we wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. W 1991 roku wystąpiła w 9 ogólnopolskim przeglądzie spektakli dyplomowanych szkół teatralnych w Łodzi ze swoim spektaklem dyplomowym Nasze Miasto, w którym zagrała główną rolę Emilkę. Po ukończeniu studiów dołączyła do zespołu Teatru Polskiego we Wrocławiu, grając gościnnie w spektaklach Dzieci Arbatu. Także zadebiutowała jako aktorka filmowa rolą Ani w Inflagranti Wojciecha Biedronia. W 1992 roku zagrała Tyllę w spektaklu Pułapka. W 1993 roku wystąpiła jako Bianka w filmie Magdaleny Ładarkiewicz Białe Małżeństwo oraz jako młoda prostytutka i narkomanka Jola w Porze na Czarownicę Piotra Łazarkiewicza. Szeroką rozpoznawalność zyskała w 1999 roku dzięki roli Aldony Lipskiej w komedii Juliusza Makulskiego Killerów dwóch oraz Hakerki Ćmy w trzeciej serii edycji Ekstradycji, a także Moniki Zybert w serialu TVP2 Na dobre i na złe, w którym grała przez kolejnych 10 lat. W maju 1999 roku jej roznegliżowane zdjęcie opublikowane zostały na łamach miesięcznika Playboy Polska. Jedną z najważniejszych ról wykreowała w filmie Skazany na bluesa z 2005 roku, w którym wcieliła się w rolę w Golę, żonę Ryszarda Riddla. Prywatnie jest dwukrotnie rozwiedziona. Przez 4 lata była żoną aktora Roberta Gunnery, z którym ma córkę Nastazję. Jej drugim mężem był operator Grzegorz Kuczeriszka, z którym ma córkę Anielę i z którym rozwiodła się wiosną 2010 roku. Następnie związała się z Tomaszem Zielińskim. Chorowała na depresję i cierpiała na zaburzenia lękowe. Przez 2 lata była ambasadorką ogólnopolskiej kampanii społecznej Forum Przeciw Depresji. Jolanta Fraszyńska wystąpiła w takich filmach i serialach jak Szklany Dom, Inflagranti, Białe Małżeństwo, Żegnaj Rockefeller, Enak, Wow, Pora na Czarownicę, Łowca, Ostatnie Starcie, Goodbye Rockefeller, Prowokator, Grając w Talerza, Maszyna Zmian, Nowe Przygody, Klan, Wojenna Narzeczona, Boża Podszewka, Ekstradycja 3, 100 minut wakacji, Killerów 2, Na dobre i na złe, Ja Malinowski, Dom, Zostać Mis, Pieniądze to nie wszystko, Cisza, Kocham Klarę, Zróbmy sobie wnuka, Ławeczka, Skazany na bluesa, Pitbull, Anioł Stróż, Niania, Hotel pod żyrafą i nosorożcem, Licencja na wychowanie, Hotel 52, Ja to mam szczęście, Sęp, M jak miłość, Ojciec Mateusz, Ucho prezesa Nelly, Leśniczówka,